I znowu Was zabieram na spacerek. A czegożby nie? Może masz pilną pracę, może pracujesz zdalnie, może jesteś chora, chory, więc nie mogliście wyjść z domu. Może inne rzeczy Was zatrzymały. Więc jak się napatrzycie na tą soczystą zieleń, na troszeczkę przyrody, jak posłuchacie ptaków, to zrobi Wam się tak milej na duszy, serdeczniej. A jeżeli jeszcze pomyślisz, że ja pomyślałam właśnie o Tobie, jeżeli mnie oglądasz, bo to Ty nie mogłaś dzisiaj gdzieś iść, a ja myślę cały czas o Tobie. Żeby Ci zrobić przyjemność, radość, niespodziankę. Na tawce, dmuchawce. Śpiew ptaków. Chcesz ze mną pomaszerować? Chcesz ze mną powędrować? Chcesz się ze mną pobawić? To Cię zapraszam. Bo ja uwielbiam się bawić ze sobą. Uwielbiam się zabierać na takie spacery. Właśnie wieczorową porą, kiedy już tak jest cudownie, kiedy przyroda już zaczyna tak odpoczywać, kiedy już tak nie jest parno i mogę się przemieszczać. Zobacz, jakie życie jest łatwe, proste w obsłudze. A my go komplikujemy. My wymyślamy różne rzeczy. Wstajesz rano, już nabuzowany. Nabuzowana? No bo trzeba wstawać. Słoneczko mi świeci po oczach, teraz nic Was nie widzę. Muszę przejść tam, bo nie będę mogła mówić. Wstajecie nabuzowani, bo zadzwonił zegarek. No i co jest? No i właśnie. To pierwsze wrażenie, to pierwsze obudzenie. Ta pierwsza rzecz. Wstajesz rano i zaczynasz już się denerwować, bo muszę iść do pracy. A jakby zamiast tego powiedzieć: dziękuję, że mam pracę, bo dzięki niej mogę pospełniać swoje marzenia, dążenia, mogę sobie coś zrobić, kupić, mogę sobie coś zjeść. Dlaczego tak nie patrzymy? Dlaczego nie znajdujemy zaraz plusów w czymś? A skoro Ci się nie podoba praca, to po co do niej idziesz? No właśnie, pomyślmy, ludzie, przez moment nie lubimy pracy, a idziemy do niej. Nie chcemy pracować, a pracujemy. Dlaczego robisz coś wbrew swojej woli? Wyjedź na jakąś pustynię, do jakiegoś kraju, będziesz leżeć na piasku, będziesz się wygrzewać, jeść jakieś roślinki i nie musisz iść do pracy. Kochani, nie róbcie nic, co musicie. Zacznijcie robić to, co chcecie, to, co Wam sprawia przyjemność. Później idziesz do pracy, spotykasz na korytarzu szefa i znowu patrzysz na niego z byka, bo twój szef jest srogi i wymagający. No, a może taki ma być? Właśnie, żeby utrzymać tą pracę, tą firmę w ryzach. A gdybyś zamiast tego, mijając swojego szefa, uśmiechnęła się, uśmiechnął i tam prosto z serca rzuciła mu trochę cudownej energii. Nie wierzysz, jak to działa? Bardzo działa. Przechodząc koło kogoś, kiedy ziajesz nienawiścią, ta osoba to czuje. Ty nie musisz do niej tego mówić. Ale kiedy ślesz jej tam przez serducha, ona cię mija i od razu się lepiej czuje, bo coś poczuła. Przechodząc, ona nie wie co. Ona nie wie dlaczego. Mijając cię gdzieś na korytarzu, jakoś tak nie patrzyła na Ciebie z góry, poczuła do Ciebie sympatię. A jeżeli masz jeszcze kobiety w pracy, które są takie zazdrosne o Twoje ciuszki, o Twój wygląd i tak dalej, bo też tak jest, to zamiast tego podejdź do takiej kobiety, powiedz jej piękny komplement, powiedz, że ma piękne oczy, powiedz, że ma dzisiaj piękne włosy, a że ma śliczną bluzeczkę. Jak mało jest takich kobiet, które właśnie mówią kobietom coś miłego.
Na ogół jest tak, że przychodzą, mierzą mnie z góry na dół i nic nie powiedzą, tylko z taką nienawiścią, że ta kobieta jest ładna, że ona jest elegancka, że ona się rzuca w oczy, że ona jest lubiana, że ona ma uśmiech na twarzy, że jej to jakoś tak wszystko się udaje. No właśnie, kochana, kochany, udaje się wszystkim z nas. Jeżeli emanujemy miłością, serdecznością, jeżeli umiemy się komunikować, bo to jest właśnie ważne, komunikacja między nami. Można powiedzieć to samo, tą samą rzecz. Możemy komuś powiedzieć coś, co nam się nie podoba, zwrócić uwagę, ale powiedzmy to jako kumpela, nawet gdy nią nie jesteś. Powiedz tak: słuchaj, chciałam ci coś powiedzieć, ale nie złośliwie, tylko wiesz, może zwróć na to uwagę, dyskretnie, delikatnie. Ale ludzie co robią? Jedna drugiej do ucha, do ucha, do ucha, szepty i tak dalej. Nie, na świat jest taki, wiecie, no co wam będę mówić. Ale my każdego dnia możemy to zmieniać, zaczynając od siebie, zaczynając uczyć się mówić, komunikować, przekazywać coś, zaczynając panować nad swoimi emocjami, zaczynając segregować wszystko to, co ktoś mówi, robi i tak dalej. Nie wpuszczać do nas, do naszej głowy. Ja zawsze mówię, nie dotyczy to ciebie, nie wpuszczaj to do głowy. Po co to wpuszczasz? Po co sobie psujesz dzień? To jest nie twoje. To nie dla ciebie ta informacja, niech ona leci dalej. Mimo że była skierowana do ciebie. A jak ją puścisz jednym uchem, przepuścisz przez głowę, ona poleci, za chwilę już tego nie ma. Ale nie, ty będziesz to drążyć, spatrywać, dyskutować. A dlaczego, jeszcze wiele osób się pyta. A nie wiesz dlaczego, a tam mi ktoś zrobił, powiedział, mówię, nie wiem, bo nie znam ani tej osoby, ani jej nie widziałam. Skąd mogę wiedzieć, nie znając osoby? No, nawet takie pytania mi zadajecie. Skąd ja mogę wiedzieć, skoro ja tej osoby nie widziałam? Na jakiej podstawie ja mogę powiedzieć, ocenić, że ona jest taka, czy siaka, czy ona chciała to, czy w ogóle jej nie widząc na oczy? No, nie da się. Bo jeżeli chociaż troszeczkę znamy jakąś osobę, to wiemy, że ona jest z natury taka, że jest pobudliwa, że jest agresywna, że tylko lubi na przykład hejtować, gadać, no to tym bardziej się nie przejmujemy taką osobą, ale jak ja nie znam, to wam nic nie doradzę. Jedynie co wam mogę doradzić, odpuść, odwróć się, zapomnij, nie wchodź w drogę tej osobie, mijaj ją, uśmiechaj się, jeśli do serca, co masz najlepszego. Wiesz dlaczego? Bo jak to wyślesz, to do ciebie wróci. Nie dość, że ona spojrzy na ciebie, ta osoba, jakoś łagodnie, to, co wysłałaś, do ciebie wróci. No to co chcesz, żeby do ciebie wróciło? Adresuj zawsze to, co dobre, to, co miłe, to, co byś chciała sama dostać. Zobacz, jakie to jest proste. Najprostsze rzeczy. Parę technik, parę rzeczy się nauczyć, parę rzeczy zapamiętać. Po prostu wprowadzać to w życie. I zobaczysz, po miesiącu, po roku, twoje życie się zmieni. Moje się już bardzo zmieniło. Ja już 7 lat jestem jakby na tej zmianie. Na tym takim odwyku. Jestem na odwyku od świata zewnętrznego. Oduczam się. Uczę się reagować. Tak, żeby mi było dobrze. Żebym się nie złościła. Żebym się nie gniewała cały dzień. Bo jeżeli mi coś jest fajnego, nie służy jakaś osoba, no to ja nie chcę już z tą osobą być. Ja nie lecę do niej, nie przekamarzam się, nie wypisuję, nie dzwonię, nie gadam. Po prostu, tak jak teraz, idę sobie w plener i cały świat mnie nie obchodzi. Oprócz tego, co tu widzę, oprócz tego, co moje oczy zakreślą, jakie koło. I napatrzę się tu w tą wodę, napatrzę się w niebo, napatrzę się tutaj na drzewa, posłucham ptaków. No i tyle, kochani. Zobacz, jakie to jest proste. I tak spędzam niedzielny wieczorek. I zaraz sobie pojadę jeszcze dalej. I znowu zatrzymam się. I znowu się zatrzymam. Bo co? A co mi nie... Nie wolno się zatrzymać? Wolno. Kiedy chcę, w której minucie chcę, bo to jest mój czas. Więc ja tak go spędzam. I nie potrzebuję nikogo do tego, żeby było być cudownie i żebym się czuła radośnie. Zobacz, jestem sama, jak ja zawsze podkreślam, sama z rowerem, z komórką,
A ile mi to daje radości? No to kocham Cię, pozdrawiam, tulę. I jeżeli mnie oglądasz, to cudownej chwili dnia, wieczoru, nocki, rana, bo nie wiem, kiedy trafisz na mnie. Buziaczki.